Dobra, tu za rękę, ja za nogi. Ja pierdolę. Gotowy? 3, 2, 1. Lecimy. Broń została, full. Tutaj jest strefa, żółta. Głowa wygląda ok. Magda. Dobra, kurwa, przejdziemy. Lewe udo zakładam opaskę. Uda? Udo? Udo, dobra. Dobra, widzę tutaj. 81. Czekaj, mama wtedy. Dobra. 51.
Już ci mówię? 10:51. Dobra, a patronek jest gotowy? Przez się szybko, kurwa, i na to. Chuj, wchodzi tego dużo. Ale na klatka jest symetryczna, ty sprawdź, jaki jest oddech. Świszczy? Świszczy czy nie świszczy? Nie świszczy, to jest zajebiście. Klatka symetryczna, odbywa. I nawet się uśmiecha. I jest jej ciepło. Odzyskuje przytomność. Okej, okay. Widzę, że się budzi. Hej. O, hej. Okej, okay. Zajmujemy się tobą. Trochę noga mnie boli. Tak, zostałaś postrzelona. Ale nie bój się. Jest mi zimno. Zajmiemy się tobą. Śmigło już leci. Śmigło leci, tak. Śmigło leci. Jak masz na imię? Jak masz na imię, żołnierzu? Jestem Wojtek. Wojtuś. 3, 2, 1. Okej, dobra. Dobra, bo taka góra zaraz. Dobra, dobra. Masz GSW, no podwójne. Tak, opaska uciskowa jest, Igor? Na lewym udzie. Na lewym udzie. Ciężko mi się odpływa. I co, 9? Tak. Zespół Igora ma od jednego do trzech, nie wiadomo ile poszkodowanych. Musisz sobie opracować strategię. Jest ciemno, jest zimno, w związku z tym jeszcze jedna uwaga. Przygotujcie się na zabezpieczenie tych osób od hipotermii. To oznacza, że przed wyjściem należałoby już, ponieważ to będzie prawdziwa hipotermia, nie będą przygotowane. Osoby będą naprawdę wychodzone, szybciej zadziałacie, oczywiście poprawnie według protokołu, tym lepiej. Zaczyna się tutaj wasze zadanie od tego, że sobie na kartkach zaplanujecie, kto za co odpowiada na wypadek, kiedy będzie poszkodowany, trzech poszkodowanych. Kto zabezpiecza kierunki, kto ma sprawną broń, tak dalej. Jakie macie wyposażenie? Następnie, co kto robi w trakcie ewakuacji? Przychodzicie tutaj, to będą ludzie naprawdę wychłodzeni, więc trzeba się nimi zająć. Trzeba im tą temperaturę podwyższyć. Tutaj się kończy wasze zadanie, dobra? Przygotujcie sobie też tą salę na przyjęcie tych poszkodowanych. To tak jak powiedziałem, od 1 do 4 poszkodowanych. Do 5. Dobra? Fajnie, dla was czas na planowanie. A ja teraz wszyscy się ubieramy. A te osoby, które idą ze mną, to poproszę teraz... A ile mamy czasu? 15 minut. Ale 15 minut co czego? No właśnie, do wyjścia. Kombat, akcja, będzie grubo. Let's go! Szyk patrolowy, nie bojowy, tylko patrolowy. Uwaga, zdjęcia z drona wskazują, że poszkodowany wpływem działania gazu trujących leży jako pierwszy wsunięty na kierunku. On jest jako pierwszy wsunięty na kierunku. Jako pierwszy. Trzymaj jej krecy z tyłu. Mówienie po lewej. Ktoś jest po lewej.
Czy mnie słyszysz? Jestem twoim medykiem. Czy mnie słyszysz? Zabierz mi ekstremalna sytuacja. Dobra, jest zawsze poszkodowany, dlatego muszę się zajmować. Ale wytwisterowało. Wciągnijcie mu, proszę, kamizelkę, zabezpieczcie mu głowę, odchylcie ją do tyłu. Brak protokołów. Medyk, medyk! Brak protokołów. Nie oddychasz, to proszę, przylatuj nosze. Nie, 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 Nie martw się. Dobra, panowie, ktoś ma na tyle białą czapkę? Dobra, masz swoją broń, daj mi swoją broń. Ja tam... Nie wniósł sobie jeszcze? Nie, już nie, 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 nie. O, szkoda. Na złamana noga. No tu wam muszę mózgy bić czymś, a nie, ma, nie mamy syn, tak? Kontakt w przód, ewakuacja! Ewakuacja na bardzo kontakt w przód! Czekamy na salę! Czekamy do bazy! Wyjazd! Wyjazd! Kontakt! Kontakt w przód! Wyjazd! Wyjazd! Dobra, ranni! Zabieramy rannych! No. Wyjazd! Tak, zabiera się rannych? Nie! Zabieramy rannych! Super pomysł! Wyjazd! Dobra! Zaraz
Nie widzę! Nie musisz! Masz mój! Nie widzę! Estoy en la...